zresztą mówię o tym często, że nie byłoby tego naszego sukcesu, sukcesu samorządu terytorialnego, gdyby nie ten wkład organizacji pozarządowych w realizację tych zadań, za które samorząd chciał odpowiadać, poza oczywiście ustawowo określonymi, były to zadania opisane w strategiach rozwoju. Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nieumiejętność budowania w tych różnych obszarach wysokich standardów tej współpracy. Jednocześnie mamy wszyscy świadomość tych dużych wyzwań, które stoją przed nami i tych różnych problemów, które się będą piętrzyły, ale od tego jesteśmy, by je rozwiązywać. Dziękując Państwu i licząc bardzo na dalszą współpracę, chciałbym powiedzieć, że przykładamy dużą wagę do kongresu i do tej dyskusji, którą Państwo prowadzicie, z naszym zresztą udziałem. Sam uczestniczę w licznych tego typu debatach w Polsce i jest właśnie dzisiaj wyraźne oczekiwanie, że jeszcze w szerszym zakresie samorząd otworzy się na współpracę z organizacjami pozarządowymi. I w imieniu korporacji samorządowych, które reprezentuję w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, mogę powiedzieć, że wola jest po stronie samorządu dokładnie taka sama. To jest kwestia w tej chwili wskazania tych ścieżek, czy tych obszarów, w których możemy to zrobić jeszcze szybciej, w sposób jeszcze bardziej pogłębiony. Jest naprawdę niewielu liderów samorządowych, którzy myślą inaczej. Oczywiście mają do tego prawa, ale generalnie dzisiaj stanowisko wszystkich niemalże samorządów jest zgodne z oczekiwaniami organizacji pozarządowych. I to jest też ta ewolucja, która się w tym okresie dokonała. Jak na początku lat 90. część Państwa sobie przypominacie, to nam wszystkim wydawało się, że znakomite menedżerskie zarządzanie, tak, gminą, powiatem, województwem jest tutaj, można powiedzieć, tym sposobem na rozwój. A już po paru latach zaczęło się to zmieniać, a po paru latach wszyscy mówimy, że ta formuła w ogóle jest nieadekwatna do dzisiejszych potrzeb. I to jest ten wspólny sukces, że przekonaliśmy się do siebie, że wspólnie razem możemy dla naszych mieszkańców, dla naszych miast, regionów i dla Polski robić znacznie więcej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, panie prezydencie. O zabranie głosu poproszę pana ministra Krzysztofa Michałkiewicza. Panie Marszałku, Panie Prezydencie, Pani Przewodnicząca, Pan Przewodniczący Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Szanowni Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych Województwa Lubelskiego i goście. Nie ukrywam, że chciałbym zacząć od podziękowania za zaproszenie, a po drugie chciałbym powiedzieć, że nie mogłem sobie odmówić nie być dzisiaj tutaj z Państwem i jako minister z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które także na różne sposoby współpracuje z organizacjami pozarządowymi, dać świadectwo, że Lublin jest ważny na mapie pozarządowej. Pan prezydent to powiedział, że aktywne, pan marszałek zresztą także, że aktywne społeczeństwo to głównie przedstawiciele organizacji pozarządowych. To tam są ci, którzy chcą działać, chcą robić coś dla dobra wspólnoty samorządowej. Wydaje się, że dobra współpraca z samorządem jest podstawą dla rozwoju sektora organizacji pozarządowych, ale także aktywne organizacje pozarządowe dają szansę na dynamiczny rozwój wspólnoty samorządowej. Tutaj te powiązania są na pewno ważne i na pewno ważne jest to, że na dzisiejszym forum, na dzisiejszym kongresie mamy wśród nas dwóch przedstawicieli najważniejszych samorządów naszego województwa. To najlepiej świadczy o tym, że ten naturalny partner dla organizacji pozarządowych, jakim jest samorząd, jest otwarty na współpracę z Państwem. Jeśli chodzi o
politykę rządu wobec sektora pozarządowego. Mamy wśród nas pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, który na pewno o tym będzie miał jeszcze okazję mówić. Natomiast ja chciałbym skupić się na naszym ministerstwie. W naszym ministerstwie jest kilka rzeczy, które w sposób ważny wpływają na rozwój sektora. Jest Rada Działalności Pożytku Publicznego. Mamy wśród nas współprzewodniczącego tej rady. Mamy członka, pan minister, pomocnik rządu jest także członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego, która przede wszystkim dba o koordynowanie i wspieranie współpracy sektora organizacji pozarządowych z administracją publiczną, ale także duże znaczenie przykłada do kontaktów z radami, które działają na szczeblu samorządowym. Niedawno mieliśmy okazję gościć na posiedzeniu Rady panią przewodniczącą Lisowską, która mówiła o doświadczeniach i sukcesach Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Mamy okazję się spotykać z prezydentem na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu i to, co pan prezydent mówił o otwartości samorządów na współpracę z organizacjami pozarządowymi, można tylko temu przyklasnąć. Mamy wśród nas marszałka, który w tej perspektywie finansowej dysponuje bardzo poważnymi kwotami na wsparcie organizacji pozarządowych, głównie poprzez wsparcie sektora ekonomii społecznej, ale także w ramach tego sektora istnieją i działają organizacje pozarządowe. Oprócz Rady Działalności Pożytku Publicznego w gestii ministerstwa jest fundusz, który już ma swoją markę, swoje doświadczenia, wpisał się w funkcjonowanie sektora organizacji pozarządowych w sposób wyrazisty. Myślę o FIO, o Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, który poprzez granty, ale także małe granty, dociera z tego, co otrzymujemy, wnioski chyba do wszystkich miejsc w Polsce i często jest szansą dla małych organizacji, dla organizacji, które zaczynają działalność, na pierwszą dotację, na rozpoczęcie działalności, na funkcjonowanie także przy wsparciu finansowym z zewnątrz. W ministerstwie, zresztą nadzoruję ten departament, jest Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, który wspiera powstawanie i rozwój sektora ekonomii społecznej. Już w tym roku, właśnie wczoraj podpisywałem ostatni konkurs, uruchamialiśmy 3 projekty systemowe finansowane z pieniędzy Unii Europejskiej. Ten trzeci, który wczoraj podpisywałem, dotyczy partycypacyjnego zarządzania sektorem ekonomii społecznej i w ramach tego projektu oprócz ekspertów z Uniwersytetu Warszawskiego będziemy go realizować razem z ROPS-em z Poznania i ROPS-em z Krakowa i między innymi będziemy tworzyć platformę do współpracy regionalnych ośrodków pomocy społecznej, które w swoich zadaniach mają wspieranie sektora ekonomii społecznej. Mamy także szereg konkursowych projektów, które także będą na różne sposoby docierać wprost i do regionalnych ośrodków pomocy społecznej, i do podmiotów ekonomii społecznej. A jak już podkreślałem, podmioty ekonomii społecznej tworzą różnego rodzaju podmioty ekonomii społecznej. Najbardziej taki modelowy to są spółdzielnie socjalne, ale także one same są podmiotami ekonomii społecznej. Ich rozwój jest dla nas sprawą niezmiernie istotną, jeśli chodzi o kreowanie polityki państwa wobec ekonomii społecznej. Będąc tutaj, chciałbym państwu, przedstawicielom tego sektora, podziękować za państwa zaangażowanie, za państwa aktywność, za państwa pracę, często nieodpłatną przecież, za to, że w swoich małych ojczyznach staracie się pobudzać aktywność obywatelską, tworzyć nowe inicjatywy, budować społeczeństwo, które czuje się odpowiedzialne za miejsce, w którym żyje. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Zanim oddam głos kolejnej osobie, pan minister wspomniał o FIO, które doskonale jest znane pewnie większości z Państwa, więc zwrócę uwagę pana ministra, że logo tego funduszu jest na jednym z roll-upów stojących po mojej prawej stronie, po Państwa lewej, co jasno wskazuje, że współorganizator jest finansowany z tegoż funduszu. A o zabranie w tej chwili proszę, o zabranie głosu w tej chwili proszę panią Bożenę Lisowską, przewodniczącą Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Panowie ministrowie, panie marszałku, panie prezydencie, szanowni państwo. Mam ogromny zaszczyt powitać państwa na trzecim kongresie organizacji pozarządowych nie tylko miasta Lublin, ale województwa. Bardzo się cieszę, że po raz pierwszy jest to kongres z udziałem tak licznych partnerów i mam nadzieję, że będzie to tylko i wyłącznie z pożytkiem dla tego rodzaju inicjatyw, ponieważ pierwszy raz w historii miasta Lublin i województwa lubelskiego partnerami jest Miejska i Wojewódzka Rada Pożytku, ale także Urząd Marszałkowski, Prezydent Miasta Lublin, Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i ogromne wsparcie otrzymaliśmy od Centrum Spotkania Kultur. Witam i jestem przekonana, że witam dzisiaj ludzi sukcesu, dlatego że sukces rodzi się tam, gdzie ludzie kochają to, co robią. A ja jestem przekonana, ponieważ doświadczam tego na co dzień, że osoby zaangażowane w trzeci sektor bardzo angażują się w misję swoich organizacji. Dzisiaj na uroczystej gali będziemy wyręczać nagrody tak, aby budować prestiż państwa organizacji. Wojewódzka Rada Pożytku po raz pierwszy dostrzega oprócz trzeciego sektora inne sektory, to znaczy sektor publiczny, samorządowy i sektor for profit, czyli sektor biznesowy. Dlaczego nagradzamy także jako Wojewódzka Rada Pożytku te sektory? Ponieważ trzeci sektor nie jest w stanie funkcjonować w próżni, nie jest w stanie funkcjonować bez wsparcia samorządu, ale także bez wsparcia biznesu. Mam nadzieję, że na dzisiejszym kongresie są reprezentanci wszystkich tych środowisk i będziecie państwo mogli powiedzieć także bezpośrednio i panu ministrowi, i panu pełnomocnikowi, z jakiego rodzaju trudem spotykacie się na co dzień. Ja wiem, bo kontaktuję się z organizacjami pozarządowymi, szczególnie w regionie, jako przewodnicząca Rady Pożytku i wiem, że w tym obszarze jest bardzo wiele do nadrobienia. Będąc zaproszona na prezentację osiągnięć Wojewódzkiej Rady Pożytku, usłyszałam od pana ministra Michałkiewicza bardzo, bardzo ważną deklarację. Mianowicie, że pan minister jako współprzewodniczący Krajowej Rady Pożytku Publicznego będzie cyklicznie spotykał się z radami wojewódzkimi, tak aby rady wojewódzkie mogły przenosić na niższe szczeble rad powiatowych, gminnych te informacje, które będą dotyczyć trzeciego sektora. To bardzo ważna deklaracja, ponieważ tylko we wspólnym partnerstwie, we wzajemnej współpracy jesteśmy w stanie zbudować silniejszy trzeci sektor. Jestem przekonana, że wiele środowisk, a zwłaszcza środowisk biznesowych, ale także radni, nie doceniają potencjału trzeciego sektora. Podjęłam trud jako jedna z nielicznych radnych
walki o prestiż, pozycję, wsparcie trzeciego sektora, ale także o to, aby do tej pracy wspólnej, budowania kapitału społecznego, budowania partycypacji, budowania wzajemnego zaufania pomiędzy wszystkimi sektorami, włączyć także sektor biznesowy i uczyć organizacje, w jaki sposób profesjonalnie podejść i rozmawiać z partnerami, którzy mogą udzielić im wsparcia. Z samorządem rozmawiają rady pożytku. To są organy ustawowo powołane do tego, żeby państwa reprezentować. Niestety w tym obszarze nadal mamy zbyt małe zrozumienie istoty funkcjonowania rad pożytku. Ich nasycenie jest bardzo małe. Mam nadzieję, że obecny dzisiaj minister i dwóch współprzewodniczących Rady Krajowej, ale także pełnomocnik z kancelarii pani premier, będą w stanie także w tym obszarze wskazać nam drogę. Dziękuję panu prezydentowi miasta Lublin za zaproszenie Wojewódzkiej Rady do współorganizacji tego kongresu. Dziękuję panu marszałkowi Krzysztofowi Grabczukowi za wsparcie. Dziękuję pani Agnieszce Drewniak i panu Piotrowi Franaszkowi z CSK, którzy bardzo wspierają cały trzeci sektor w naszym województwie. I dziękuję państwu, że przybyliście i chcecie na tym kongresie wypracować pewne praktyki, które także przeniesiecie w teren swoje organizacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani przewodnicząca. O zabranie głosu poproszę także prezesa Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, pana Wojciecha Deca, jednego z współorganizatorów naszego spotkania. Panie Ministrze, Panie Marszałku, Panie Prezydencie, Pani Przewodnicząca, Szanowni Przedstawiciele Samorządu, Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejsze przybycie. Ze swojej strony chciałem szczególnie podziękować przedstawicielom organizacji pozarządowych za tak liczne przybycie, ponieważ bez nich Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych i Kongres Organizacji Rządowych Miasta Lublin nie mógłby się odbyć. Ja ze swojej strony mam okazję już po raz trzeci otwierać takie wydarzenie, które ma w nazwie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Jak mówi przysłowie, do trzech razy sztuka. Forum Lubelskich Organizacji Rządowych, którego mam zaszczyt być prezesem, w tamtym roku zorganizowało Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2015, które były połączone z lubelskimi targami organizacji pozarządowych. Dla mnie miało to duże sentymentalne znaczenie, ponieważ w 1995 roku tutaj w Lublinie, w Trybunale Koronnym, odbyło się Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych. Organizacje, które wówczas przygotowywały te wydarzenie, utworzyły właśnie Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, które później przekształciło się w Związek Stowarzyszeń. Od samego początku ideą FLOP-u było tworzyć taki pomoc współpracy między organizacjami pozarządowymi, które działają na terenie Lublina i Lubelszczyzny. Dwa lata temu tutaj też uczestniczyliśmy w takim wydarzeniu, które nazywa się Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych. One były organizowane wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie oraz ze Stowarzyszeniem Morzew. Wydarzenie było trzydniowe, odbywało się w Nałęczowie. Organizacje, które wówczas uczestniczyły w tym Regionalnym Forum Inicjatyw Pozarządowych i konwencie NGO-sów, pragnęły, aby można się było co roku spotykać. Także dzisiejsze spotkanie dla mnie to jest jakby trzecie po kolei rok w rok takie wydarzenie.
Mam nadzieję, że być może stanie się to jakby takim cyklicznym wydarzeniem, które się wpisze w kalendarz największych wydarzeń, które będzie największym świętem organizacji rządowych, które działają na terenie Lublina, Lubelszczyzny. Także trochę optymistycznie patrzę w przyszłość. Chciałem tak symbolicznie już dzisiaj zaprosić w przyszłym roku wszystkich na Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że także się spotkamy. I jako ostatnią osobę zapraszam i proszę o zabranie głosu pana dyrektora Piotra Franaszka, naszego gospodarza. Państwo jesteście gospodarzami, tak byśmy chcieli o tym myśleć. Szanowni panowie ministrowie, panie marszałku, panie prezydencie, szanowni państwo, witamy w Centrum Spotkania Kultur. Jak sama nazwa wskazuje, jest to miejsce właśnie spotkania, dialogu, tolerancji, konfrontacji. Także bardzo nam miło, że państwo z nami tutaj jesteście, a właściwie, że współtworzycie tę instytucję, bo tak chcemy podchodzić do dzisiejszego spotkania. To miejsce budowano ponad 40 lat. To marzenie największej sceny operowej, wtedy nawet w Europie. Teraz też jest bardzo okazałym obiektem, możemy chwalić się na cały świat, ale nie byłoby możliwe, gdyby nie porozumienie, gdyby nie współpraca, gdyby nie właśnie rozmowa ponad podziałami, ponad polityką. Także dziękuję wszystkim państwu. To jest wspólne na pewno dzieło, a też ta budowa, która tak nie mogła być skończona, myślę, że taka była przez brak fundamentów. Dlatego bardzo chcielibyśmy, żeby to właśnie organizacje pozarządowe stanowiły fundament tego miejsca, wtedy budynek na pewno na lata będzie miał swoją trwałość. Szanowni państwo, dopiero właściwie się otwieramy, już pierwsze wydarzenia odbywają się w naszym centrum. Przez 2 miesiące gościliśmy prawie 60 tysięcy osób. Za chwilę poprosimy państwa na przerwę i wspólne zdjęcie na tych okazałych klatkach. Proszę zwiedzić budynek, zapraszamy szczególnie na dachy, gdzie zainstalowaliśmy pasiekę artystyczną, już to działa. Kultura to także ekologia, to także działalność społeczna. W międzyczasie ogłosimy kolejne wydarzenia, kilkadziesiąt wydarzeń, które do końca roku w tym miejscu się odbędą, także będziecie państwo z pierwszej ręki mieli wiadomości, co w Centrum Spotkania Kultur planujemy. No jak tak dalej pójdzie, panie prezydencie, to będziemy chyba tutaj z Areną Lublin konkurować, także chyba się wspólnie cieszymy, że w Lublinie się dzieje i coraz więcej różnego rodzaju wydarzeń. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I idąc za informacją, którą przedstawił pan dyrektor Franaszek. Państwo w swoich materiałach mają program naszego spotkania i chciałem powiedzieć, że jest w nim mała zmiana. Przede wszystkim zmieniła się sala. Nie spotykamy się na sali kameralnej, tylko spotykamy się na tej największej sali, sali operowej w CSK i tutaj będzie toczyła się główna część naszych obrad. Zmianie ulegają także godziny pewnych wydarzeń. Przede wszystkim za chwilę zaprosimy państwa po pierwsze do wspólnego zdjęcia i tu też proszę o udział naszych gości, panów ministrów, pana prezydenta, pana marszałka. To zdjęcie zrobimy na schodach, którymi państwo wchodzili do tej sali. Myślę, że wszyscy pomieścimy się. Zapraszamy też na przerwę kawową wtedy. I to będzie pierwsza przerwa kawowa oraz osoby chętne, które być może są pierwszy raz w tym budynku, do zapoznania się z nim. Wiem, że dla wielu osób jest to interesujący obiekt. Wyróżnia się, przyjeżdżamy tędy pewnie często samochodami czy rowerami i podziwiamy go z zewnątrz. Jest szansa, aby zobaczyć go od wewnątrz. Musimy opuścić salę, na której jesteśmy na jakieś 30-40 minut, gdyż musi się odbyć na niej jedno krótkie wydarzenie wcześniej zaplanowane. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie. Później program już mniej więcej wygląda tak, jak mają państwo w swoich materiałach. Zmianie mogą ulec tylko i wyłącznie godziny poszczególnych wykładów czy spotkań. Przesunięcia będą rzędu 10-15 minut i mam nadzieję, że zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie o czasie. Zapraszam od razu już także na dzień jutrzejszy, na warsztaty, które będą miały miejsce w CSK. Część z państwa zapewne już się zapisała na te warsztaty, jeśli jeszcze ktoś tego nie zrobił, proszę zadeklarować nam, kto na które warsztaty chce pójść, abyśmy wiedzieli, ile jest potrzebne krzeseł na poszczególnych spotkaniach. Nie przedłużając,
Dziękuję bardzo za otwarcie, dziękuję za pojawienie się na naszym forum i zapraszam od razu na wspólne zdjęcie, na schody przed salą oraz następnie na przerwę kawową, ewentualnie zwiedzanie. I spotykamy się na tej sali o godzinie 12:40. Powrót wszystkich osób uczestniczących. Kilka jeszcze ogłoszeń technicznych dla osób reprezentujących organizacje pozarządowe z miasta Lublin. Przypominam, że będziemy mieli dzisiaj także wybory do Lubelskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Będzie to miało miejsce o godzinie 16:00 po obiedzie i spotkamy się w sali na poziomie -1, to jest sala kinowa. Będziemy osoby, które mają mandat do głosowania, będziemy zbierali tutaj przed tą salą i pójdziemy razem, tak aby się nie pogubić. Także jeśli Państwo zgłosili się do udziału w tym głosowaniu, to proszę sprawdzić, czy dostali Państwo teczkę z Urzędu Miasta Lublin, w którym są mandaty do głosowania, karta do głosowania, aby to nikomu nie zginęło. Rozglądam się po sali, czy wrócił już pan Krzysztof Balon? Och, jest. Przepraszam. Jest z nami już pan współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego, pan Krzysztof Balon. Także możemy przechodzić płynnie do następnego punktu naszego spotkania. Pewną, już mam nadzieję, tradycją, chociaż no, tu jest to trzeci kongres organizacji pozarządowych miasta Lublin. Pewną tradycją jest to, że zapraszamy na ten kongres osoby spoza Lublina, osoby, które funkcjonują w ogólnopolskich, czy jak w tym wypadku europejskich, gremiach doradczych, reprezentują trzeci sektor, biorą udział w dyskusjach na temat zmian, potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce i w Europie. W tym roku naszym gościem specjalnym kongresu jest pan Krzysztof Balon. Osoba, która reprezentuje organizacje pozarządowe w Ogólnopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego działającej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i jest współprzewodniczącym tejże Rady, ale także jest, co ważne, członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i może z nami podzielić się perspektywą nie tylko polską funkcjonowania ciał doradczych, ale także tą perspektywą europejską. Z perspektywy oczywiście osoby pracującej, tworzącej trzeci sektor. Także panie Krzysztofie, zapraszam, dziękuję za obecność. Zapraszam do zabrania głosu. Dzień dobry Państwu. W ogóle Państwa nie widzę przez ten teatralny układ tego, co się dzieje na sali. Ja bym prosił o włączenie już mojej prezentacji pierwszego slajdu, jeśli można prosić. I widać, dobrze. I jeśli po tej prezentacji... Byłoby dobrze? Dziękuję pięknie. To po pierwsze chciałem serdecznie Państwu podziękować za zaproszenie na Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, na Państwa trzeci kongres.
Po drugie, chciałem powiedzieć, że tu ten referat będzie bardziej w imieniu, czy będzie bardziej dotyczył poziomu europejskiego, a nie Rady Działalności Pożytku Publicznego. I po trzecie, że będzie przeważnie o pieniądzach. Dlatego też postaram się to zrobić w miarę konkretnie i zobaczymy, czy nam się uda. Jeśli Państwo mielibyście jakieś pytania, czy sugestie, które się nie zmieszczą w tym czasie przeznaczonym na to spotkanie, to na pierwszej stronie tego slajdu jest adres mailowy. Ja rozumiem, że to będzie można też może uczestnikom przekazać tą prezentację mailem i wtedy będę bardzo wdzięczny za uwagi czy pytania. Teraz zobaczymy, czy ta maszyna zadziała. Dobrze. Ta prezentacja będzie się składała z czterech części, które Państwo macie wyszczególnione na ekranie, więc nie będę tego odczytywał. I zaczynamy wobec tego od części pierwszej. A mianowicie cele i wartości Unii Europejskiej w zakresie integracji społecznej. Tutaj trzeba zacząć od podstaw traktatowych i ja poproszę o kolejny slajd, o nie, ten artykuł 8, nie, artykuł 2 i 3, ten, dziękuję bardzo. W traktacie o Unii Europejskiej już bezpośrednio, ja tylko przypomnę, że życie unijne, czy też tak zwanym prawem pierwotnym Unii są dwa traktaty. Traktat o Unii Europejskiej i traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, traktat pochodny do tego pierwszego. Traktat o Unii Europejskiej stanowi już w artykule 2 i 3, że Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, że społeczeństwa powinny być oparte na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz równości kobiet i mężczyzn i że Unia zwalcza wykluczenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość społeczną i ochronę socjalną, równość kobiet i mężczyzn, solidarność między pokoleniami i ochronę praw dziecka. Podkreślam to dlatego, że zbyt często Unia Europejska jest traktowana wyłącznie w kategoriach, nie wiem, ochrony konkurencji, ochrony uczciwej konkurencji, czy jakichś innych regulacji, a zupełnie się o tym zapomina, że regulacje unijne odnoszą się całkowicie do wartości społecznych, socjalnych i one niestety nierzadko są pomijane, czy lekceważone w dyskursie politycznym, czy w implementacji. W traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mianowicie, przepraszam. Przepraszam Państwa, może byśmy operowali, o właśnie, w ten sposób, że ja będę mówił następna folia, następny slajd, bo będzie łatwiej. W traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli w tym traktacie jakby wykonawczym, w artykule 8 i 9 mamy bardzo konkretne już postanowienia, mianowicie zobowiązujące Unię Europejską do znoszenia nierówności społecznych oraz do wspierania wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnienia odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczania wykluczenia społecznego oraz wysokiego poziomu kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego. Kłopot polega na tym, że kompetencje społeczne, kompetencje socjalne to są w zdecydowanie większej mierze kompetencje państw członkowskich niż Unii Europejskiej. I tu jest jakby pewien kłopot, bo wiele tych postanowień pozostaje po prostu w warstwie zaleceń politycznych, a nie jest prawnie wiążące dla państw członkowskich. Generalnie mamy w Unii, można tak powiedzieć, dwie grupy państw członkowskich. Jedna, która ma bardzo wysokie standardy społeczne i socjalne i boi się unifikacji ze względu na obawę o obniżenie tych standardów, a druga grupa państw członkowskich, w tym również Polska, ma z kolei taką sytuację, że standardy unijne, te polityczne określone traktatowo, są
wysokie i systemy zabezpieczeń konkretnie nie nadążają często za tymi traktatami i za tymi jakby standardami. W związku z czym, poproszę następny slajd, w związku z czym Unia przyjęła strategię Europa 2020 i to są zalecenia polityczne. One są częściowo przełożone na dyrektywy, ale pozostają w dużej mierze zaleceniami politycznymi. I jednym z celów, jednym z najważniejszych celów jest zmniejszenie do roku 2020 liczby osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia lub zagrożonych nimi o co najmniej 20 milionów osób w porównaniu z rokiem 2010. Jak ten cel się realizuje, widzicie Państwo na slajdzie. W 2010 roku takich osób było około 120 milionów, a w 2014 już 122 miliony, co oznacza prawie 1/4 obywateli Unii Europejskiej, czyli nie ma żadnego postępu, wręcz odwrotnie jest regres w tej sprawie. Jakkolwiek zgodnie z założonymi wskaźnikami niektóre państwa członkowskie dokonały znacznych postępów, między innymi Polska, ale są całe regiony Unii, w których sytuacja jest coraz gorsza. Jest to, nie uchodzi oczywiście uwagi instytucji unijnych. Ostatnio Rada Unii Europejskiej z 16 czerwca 2016 roku w swoich konkluzjach dotyczących walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym pisze, że powiększające się rozbieżności między państwami członkowskimi oraz w ich granicach podkreślają znaczenie działań podejmowanych w całej Unii. Ja nie chcę tego krytykować, bo nie bardzo mi wypada krytykować inny organ Unii Europejskiej, ale sam sposób sformułowania dosyć jasno pokazuje, że jest to bardziej deklaracja dobrej woli niż to, że państwa członkowskie się w związku z tym zobowiązują do jakichś szybkich i radykalnych kroków. Czym, proszę następny slajd i następny od razu. Czym dysponuje Unia Europejska, żeby realizować swoje cele i zadania w tym zakresie? Dysponuje różnymi miękkimi metodami koordynacji, porównywania wskaźników. Regularnie spotykają się reprezentanci państw członkowskich, dyskutują o tym, o stanie osiągania celów socjalnych, o stanie ich realizacji. W poszczególnych państwach ostatnio się pojawiła inicjatywa po tym, kiedy Komisja Junckera, czyli obecna Komisja Europejska, została ukonstytuowana. Pojawił się pomysł tak zwanego europejskiego filara praw społecznych, praw socjalnych, który to europejski filar praw socjalnych jest do końca tego roku konsultowany. Nawiasem mówiąc, 14 października w Warszawie Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny organizuje spotkanie konsultacyjne w tej sprawie. Pozwolę sobie zainteresowanych Państwa od razu na nie zaprosić, chociaż jeszcze nie mamy sali, więc nie wiem, gdzie to będzie, ale jak tylko się taka informacja pojawi, no to będzie oczywiście udostępniona. W każdym razie to są takie miękkie metody, miękki sposób dochodzenia do osiągania tych celów. Natomiast instrumenty, którymi faktycznie Unia dysponuje, to są oczywiście środki finansowe. I tych funduszy czy programów jest tu kilka, ale dwa są najważniejsze i to jest Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Ten pierwszy w skrócie w polskim jest oczywiście EFS, a ten drugi nie ma raczej polskiego skrótu i się mówi FEAD. W związku z tym i tak będę już mówił w trakcie tego referatu. Te instrumenty się różnią troszkę od siebie. Państwo macie je tutaj zapisane, na czym to polega. Generalnie rzecz biorąc, Europejski Fundusz Społeczny odnosi się do grup czy osób, których integracja na rynku pracy na przykład może być uwieńczona powodzeniem, jakkolwiek trzeba powiedzieć, że w tym okresie programowania 20% środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co najmniej 20% ma być przeznaczonych na zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego, czyli również docierać do grup i osób, które nie mają w danym momencie dużych szans na integrację na rynku pracy. Faktyczny
stopień wykorzystania tych środków na dzisiaj jest 25%, prawie 25% w skali całej Unii, więc to nie wygląda źle. I drugi fundusz wyraźnie skierowany do osób, które są najbardziej potrzebujące, zawierające pomoc żywnościową, podstawową pomoc materialną, ale także działania na rzecz włączenia społecznego, takie bardzo bazowe działania, to jest właśnie FEAD. FEAD dawniej tego funduszu nie było, dawniej był to Fundusz Pomocy Żywnościowej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. I poproszę następny slajd. Na tym następnym slajdzie widzicie Państwo, no, pewnie to nie za dobrze będzie widać, ale jak ta prezentacja do Państwa dotrze mailem, to będzie można zauważyć bardzo dobrze, że FEAD przewiduje różne możliwości jego wykorzystania i są państwa członkowskie, na przykład to jest Szwecja, te, które tu Państwo widzicie, tak najciemniej zaznaczone na tym slajdzie, Szwecja, Dania, Królestwo Niderlandów i Niemcy, które ten fundusz wykorzystują, które w ramach tego funduszu w ogóle na przykład nie przewidują pomocy żywnościowej ani pomocy materialnej, tylko go wykorzystują na integrację najtrudniej integrujących się osób w społeczeństwie. Nie mam tu na myśli uchodźców z ostatniej fali uchodźców, na przykład jeśli chodzi o Niemcy, to te środki są przeznaczone na integrację obywateli Unii Europejskiej, którzy się w Niemczech znaleźli i którzy mają tak poważne kłopoty, że nie są w stanie się jakoś tam odnaleźć, przy czym głównie chodzi tu o obywateli Rumunii i Bułgarii, również z określoną konotacją etniczną w ramach tej migracji. Proszę następny slajd. Interwencja z FEAD ma być z założenia komplementarna w stosunku do interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego, to znaczy, że ma ułatwiać stawianie pierwszych kroków w celu przezwyciężenia ubóstwa i wykluczenia. To, konkretnie to ma oznaczać, że oprócz pomocy żywnościowej czy materialnej powinno się w ramach operacji tego funduszu doradzać, stwarzać beneficjentom możliwość zwrócenia się do kogoś, porozmawiania o ich sytuacji. Powinny tam być elementy pracy socjalnej, powinny być elementy przekazywania jakby tych osób do przedsięwzięć finansowanych z innych funduszy, czy to by były na przykład spółdzielnie socjalne, czy jakieś inne formy. Różnie to wygląda w różnych państwach członkowskich w tym momencie, a to dlatego, że są państwa, które tradycyjnie w dalszym ciągu uważają, że najważniejsze jest dawanie żywności. To jest sprawa dyskusyjna, no bo jeśli ktoś jest głodny, to go koniecznie trzeba nakarmić, ale karmienie głodnego, że się tak wyrażę, bez końca, bez dodawania do tego czegoś jeszcze, powoduje przeważnie stabilizację tej osoby niestety na tym poziomie pobierającego pomoc. Ale są państwa członkowskie, które się tego modelu trzymają, to jest na przykład Francja, na przykład Hiszpania, Portugalia, również Polska w dużej mierze. W Polsce ten fundusz jest operacjonalizowany w dalszym ciągu przy pomocy Agencji Rynku Rolnego i to jest dosyć wyraźna wskazówka, przy pomocy, bo nie jest w całości w rękach Agencji Rynku Rolnego, to jest wyraźna wskazówka o kierunku myślenia w tej sprawie. I poproszę następny slajd, bardzo ładny, i jeszcze następny. I zanim jakby dojdziemy do tego, jaki udział organizacje społeczeństwa obywatelskiego, a więc nasze organizacje pozarządowe mogą mieć lub mają w implementacji EFS i FEAD, to trzeba powiedzieć, jak te fundusze są implementowane. To jest bardzo ważne. Oba te fundusze są implementowane we współdziałaniu Komisji Europejskiej i państw członkowskich. To znaczy nie są to fundusze, którymi bezpośrednio administruje Komisja Europejska, tylko bezpośrednim, mówię teraz w uproszczeniu bez terminologii unijnej, bezpośrednim administratorem funduszy jest państwo członkowskie lub region w danym państwie członkowskim, w zależności od tego, o jakim funduszu mówimy. I w związku z tym państwa członkowskie opracowywują i wdrażają programy operacyjne z tych dwóch funduszy. Bo w Polsce, jak Państwo wiecie, na poziomie EFS na przykład jest zarówno na poziomie regionalnym, w regionalnych programach operacyjnych, jak i jest ogólnopolski program o nazwie POWER, czyli POWER,
A jeśli chodzi o FEAT, to jest jeden program operacyjny przyjęty na całą Polskę. Państwa członkowskie mają zapewnić spójność wsparcia z tych funduszy z właściwymi politykami i priorytetami Unii. Z tym zwykle nie ma kłopotów, bo wszystkie programy operacyjne są negocjowane z Komisją Europejską, zanim zostaną wdrożone. Ale z czym, gdzie rzeczywiście występuje kłopot, to jest ten trzeci punkt na samym dole. Ja go przeczytam, bo on jest na samym dole, że, a mianowicie, że należy zapewnić odpowiedni, znaczący udział organizacji społeczeństwa obywatelskiego w planowaniu, realizacji i ewaluacji działań z tych dwóch funduszy. Witam wszystkich Państwa, radnych, dyrektorów, przedstawicieli organizacji. Dobry wieczór, bo to będzie naprawdę dobry i miły wieczór. Powiem Państwu może porządek dzisiejszego wieczoru, dzisiejszej gali. Za chwilę koncert, rozpoczniemy koncertem Orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia imienia Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie pod dyrekcją pani Iwony Borcuch. Usłyszą Państwo fantastyczną muzykę filmową. A następnie wręczenie nagród dla NGO przyznanych przez prezydenta miasta Lublin, później wręczenie nagród trzeciego sektora przyznanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, później nagrody za najlepsze kampanie 1% dla organizacji pożytku publicznego w województwie lubelskim oraz nagród przyznanych przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. To będą nagrody. Później podziękujemy Radzie Działalności Pożytku Publicznego miasta Lublin drugiej kadencji i nastąpi ogłoszenie wyników wyborów do Rady Działalności Pożytku Publicznego już trzeciej kadencji. Tak się przedstawia dzisiejszy wieczór, zatem zaczynamy koncertem wspaniałej orkiestry, tak jak mówiłam, muzyka filmowa. Myślę, że dużo o orkiestrze mówić nie trzeba, bo są znani nie tylko w Lublinie, ale i w całej Polsce. To jest w takim bloku, pani dyrygent powiedziała mi, proszę uprzedzić Państwa, że to będzie taki blok muzyki filmowej. Ja jak wyjdę, to jak zaczniemy grać, to już tak skończymy, nie będzie przerw, więc żeby publiczność nie była zaskoczona, że ja się też nie będę odwracała do Państwa, że pani dyrygent. Także zapraszam na koncert. Duża dawka muzyki filmowej.
25 lat o nim marzyła. Żyć w iluzji to my potrafimy. Proszę Państwa, dobrze, a teraz nie iluzje, ale już fakty. Przechodzimy do nagród. Nagrody i wyróżnienia prezydenta miasta Lublin dla organizacji pozarządowych. I tak zaczynamy już od pierwszej kategorii, kategoria sport i turystyka. Tę nagrodę i uzasadnienie przeczyta, wręczy dr Jakub Kosowski, dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin i przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji. Państwo, wyróżnienie w kategorii sport i rekreacja dla Akademickiego Związku Sportowego Klubu Środowiskowego Województwa Lubelskiego Oddział w Lublinie za zorganizowanie zawodów z UKS-u do AZS-u Studiuj w Lublinie, w której w ostatniej edycji wzięło udział ponad 700 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 22 placówek w 5 dyscyplinach. Udział w zawodach był okazją do zapoznania się nie tylko ze sportową ofertą lubelskich uczelni, ale także z ofertą dydaktyczną, a więc promował studia w Lublinie. Gratuluję i zapraszam w odbiór nagrody pana prezesa profesora Zdzisława Targońskiego. Duże brawa, proszę Państwa, dostajemy. Jeżeli pan profesor dwa słowa chce podziękowania, proszę Państwa, to w dwóch zdaniach zapraszam do mikrofonu. Dzień dobry Państwu. Państwo, ja chciałem tylko powiedzieć, że to, co powiedział przed chwilą pan dr Kosowski, to jest w 100% prawda. I bardzo serdecznie dziękuję Kapitule za dostrzeżenie nas i wyróżnienie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Wyróżnienie w kategorii demokracja wręczy pani Marta Wcisło, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Lublin. Wyróżnienie w kategorii demokracja dla Fundacji Tu Obok. Może o uzasadnienie poproszę pana Piotra Chorosia, ponieważ nie wiedziałam, że będę odczytywać, nie wzięłam okularów. Przepraszam najmocniej. Mogę pożyczyć, ale moje bardzo mocne. Dziękuję. Za projekt Miasto dla Ludzi, lubelskie standardy i infrastruktury pieszej, dzięki któremu zmieniamy postrzeganie potrzeb i problemów pieszych w mieście. Dzięki pracy fundacji przez ostatnie 2 lata powstała koalicja społeczna wokół spraw związanych z poruszaniem się pieszo w toku spacerów, warsztatów, spotkań, debat. Zebrano i opracowano materiały, w tym nieoceniony atlas sytuacji pieszych, czy robimy to dla pieniędzy. Zbiór przykładów pokazujących zależność między przyjazną przestrzenią publiczną a zyskami ekonomicznymi. Projekt Fundacji Tu Obok to przykład konkretnych działań na rzecz poprawy jakości życia pieszych lublinian i lublinianek i trwałej zmiany w myśleniu o przestrzeni miasta, prowadzonej w prawdziwie demokratyczny, partycypacyjny sposób. Właśnie, duże brawa, odbiór nagrody. O odbiór nagrody prosimy przedstawiciela fundacji. Właściwie chyba zespół koordynujący może odebrać pani Marta Kurowska, prezeska fundacji, Marcin Skrzypek, Jan Kamiński. Jeżeli są wszyscy, to zapraszamy. Ja tylko dodam, że pani Marta Kurowska jest jednocześnie była członkinią drugiej kadencji Rady Społecznej Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin. Także pani Marta jest osobą bardzo aktywną.
Proszę Państwa, z tej sceny nic nie widać. Ale o teraz Państwa widać. Ja chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszymy, że nasz projekt z etapu aktywności społecznej przechodzi do polityki miejskiej i jego wersja urzędowa jest właśnie w tej chwili konsultowana z mieszkańcami. Zapraszamy do konsultacji lubelskich standardów pieszych. Proszę wejść na stronę albo Urzędu Miasta, albo projektu www.miastodlaludziulublin.pl i konsultować. Dziękuję bardzo. Gratulacje, dziękujemy. Wyróżnienie w kategorii integracja społeczna wręczy pani Joanna Olszewska, pełnomocniczka prezydenta miasta Lublin do spraw osób niepełnosprawnych. Szanowni Państwo, wyróżnienie w kategorii integracja społeczna dla hospicjum imienia Małego Księcia. W 2015 roku uruchomiono w lubelskim hospicjum dla dzieci imienia Małego Księcia stacjonarny oddział opieki paliatywnej. To ogromny krok w kierunku poprawy jakości życia wyjątkowych pacjentów, którzy nie mogą już uzyskać pomocy w innych miejscach. Najciężej chore dzieci znajdują tu nie tylko najlepszą opiekę medyczną, ale też to, czego każdy człowiek, i duży, i mały, potrzebuje najbardziej. Miłość, zaangażowanie i zainteresowanie ze strony personelu medycznego, rodziny i specjalnie przeszkolonych wolontariuszy. Co bardzo ważne, wsparcie uzyskują też rodziny małych pacjentów. Ojciec Filip Buczyński i hospicjum Małe Doktryny. W imieniu ojca Filipa Buczyńskiego i całego zespołu hospicyjnego wielkie dzięki. Wyróżnienie w kategorii kultura i edukacja wręczy pani Jadwiga Mach, doradca prezydenta do spraw społecznych. Zapraszamy. Ja odmiennie, wiedząc, że trzeba przeczytać uzasadnienie, wyróżnienie w kategorii kultura i edukacja dla Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej. Za zmienianie wizualnego oblicza Lublina i przyczynienie się do tego, że stajemy się miastem coraz bardziej ciekawszym, również pod względem zasobów malarstwa wieloformatowego w Polsce. Działania związane ze sztuką uliczną Fundacja prowadzi od 2007 roku, organizując w tym czasie m.in. Lubelski Festiwal Graffiti. Od 2012 roku prowadzi galerię, najważniejszą galerię związaną ze sztuką uliczną i kulturą miejską w Europie Środkowo-Wschodniej. Prowadzi też działania edukacyjne i animacyjne, na przykład projekt Lubartowska, czyli Lubartowska. Wszyscy chyba to już zdążyli zauważyć. Którego celem jest odczarowanie jednej z centralnych arterii miasta. Działa także na rzecz ochrony i promocji historii kulturalnej Lublina. Dziedzictwa lubelskiego modernizmu koordynuje też polską edycję rezydencji artystycznych, które odbywają się w Lublinie. Zapraszam przedstawicieli. Pan Cezary Kulkiewicz, brawa dla wyróżnionego. Gratuluję.
Jeszcze raz gratulacje i brawa. Chciałem serdecznie podziękować. Powiem szczerze, że się nie spodziewaliśmy. Zupełnie inne plany były na ten wieczór. Przede wszystkim chciałem się przedstawić, że jestem też dzisiaj Anną Bakierą, która nie mogła z nami być. I bardzo gratuluję wszystkim dzisiaj wyróżnionym, bo liczę, że kiedyś też będziemy robić tak samo ważne rzeczy jak oni. Kłaniam się. Przepraszam, że nie pozwolę na pokrzyżowanie tych planów. Proszę Państwa, Nagrodę Prezydenta Miasta Lublin za najlepszą inicjatywę realizowaną w latach 2014-2016 wręczy Prezydent Miasta Lublin, Pan Krzysztof Żuk. Szanowni Państwo, ta nagroda trafi do Lubelskiego Akademickiego Związku Sportowego za projekty Aktywny Student i Aktywny Lublin, za kompleksową, darmową ofertę zajęć sportowych dla mieszkańców i mieszkanek Lublina, dostępną przez cały rok i cieszącą się ogromnym powodzeniem. Bardzo, bardzo dziękujemy. Pana profesora oczywiście będziemy jeszcze raz prosili o odebranie. Proszę Państwa, Akademicki Związek Sportowy Województwa Lubelskiego działa nie tylko na rzecz studentów i pracowników uczelni, ale także, jak Państwo żeście usłyszeli, na rzecz przyszłych studentów. W związku z tym próbujemy zachęcić do uprawiania sportu młodzież w szkole średniej, jednocześnie zapoznając ich z naszymi uczelniami i polecając ich, żeby u nas studiowali. Jednocześnie myślimy o całej społeczności miasta Lublina dzięki wsparciu pana prezydenta, jak również Rady Miasta uzyskujemy odpowiednie fundusze, żeby zachęcać również wszystkich mieszkańców Lublina do uprawiania sportu, do uprawiania rekreacji. Również zachęcam Państwa do kolejnych akcji, które mam nadzieję, że również będą finansowane w nadchodzącym roku akademickim. Dziękuję bardzo. Pan prezydent wręczy kolejną nagrodę za całokształt działań na rzecz miasta Lublin i jego mieszkańców. Panie prezydencie. Nie trudno się domyśleć, patrząc kto siedzi w pierwszym rzędzie. Caritas Archidiecezji Lubelskiej za wieloletnie działania na rzecz wszystkich mieszkańców i mieszkanek Lublina otrzymuje tę nagrodę. Nie sposób to wymienić wszystkich inicjatyw i programów Caritas. Tak bardzo w tą lubelską rzeczywistość one wrosły, że trudno wyobrazić sobie, że mogłoby im nam zabraknąć. Ta nagroda to też podziękowanie niezwykłym, wrażliwym na ludzkie potrzeby osobom, które swoją pracą i aktywnością przyczyniają się do budowania lepszego Lublina. A ja myślę, że jeśli spojrzymy na całokształt działalności Caritas, to dużą część tej naszej wrażliwości, którą sobie nosimy, wam zawdzięczamy. Dziękuję bardzo, księżny. Odebrałem telefon wczoraj z kancelarii pana prezydenta, czy będę na gali. Tak będzie lepiej do zdjęcia. Gratuluję wszystkim wyróżnionym za wspaniałe inicjatywy, za to, że włączamy się w ten nurt trzeciego sektora. Inicjatyw jest dużo, dużo więcej. Wiele organizacji włącza się w to nasze wspólne życie w naszym mieście, w naszym województwie i serdeczne podziękowanie dla pana prezydenta, dla całego zarządu miasta, ale również siedzącego w pierwszym rzędzie pana marszałka Krzysztofa Grabczuka, który również wspiera różne inicjatywy, nie tylko Caritas, ale i sportowe, i kulturalne. I wielkie dzięki dla tych wszystkich, którzy włączają się w piękne dzieło pomocy drugiemu człowiekowi. To również nie jest możliwe bez pomocy darczyńców. I tym wszystkim, którzy tutaj są obecni i dołożyli choć złotówkę lub swoją pracę fizyczną czy umysłową na rzecz jakiegoś dobrego dzieła,
niskie ukłony i wielkie dzięki i trzymajmy tak dalej. Szczęść Boże, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, korzystając z obecności Pana Prezydenta i mamy już, jak się okazało, szybko udało się policzyć i mamy już wyniki głosowania do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin już trzeciej kadencji, to teraz Panie Prezydencie oddaję głos Panu i Piotrowi Chorosiowi, kierownikowi referatu do spraw organizacji pozarządowych i partycypacji społecznej. Po pierwsze, gratulując wybranym na ten najbliższy okres naszej współpracy czy pracy Rady, chciałbym bardzo podziękować tym wszystkim, którzy w tej minionej kadencji dźwigali tę odpowiedzialność wraz z prezydentem. Ten okres był niezwykle ważny, myślę, i też owocny, patrząc na efekty pracy Rady, ale dobrze byłoby, gdyby przypomnieć, kto piastował tę funkcję, kto był wybrany i kto w tę działalność, tę aktywność ofiarował mieszkańcom Lublina. Piotra Chorosia poproszę, bo nazwisk jest kilkanaście, żebym nie przeoczył. Szanowni Państwo, nazwisk jest 18. Wiem, że co prawda nie wszyscy są z nami, ale te osoby, które są, też zapraszamy na scenę do wspólnego zdjęcia. Przeczytam je alfabetycznie, akurat zaczyna się od mojego, Piotr Choroś. Anna Dąbrowska. Wojciech Dec. Dorota Dudkiewicz. Krzysztof Jakubowski. Marek Jakubowski. Edyta Kilianek-Połówkowska. Ksiądz Wiesław Kosicki. Jakub Kosowski. Świętej Pamięci Wojciech Krakowski. Marta Kurowska. Jadwiga Mach. Anna Pajdosz. Jan Rybojat. Mateusz Urbański. Marta Cisło. Karol Wołek. I Marlena Bronka. I tak jak Pani Anna Dąbrowska i Pan Prezydent zapowiedzieli, udało nam się bardzo szybko policzyć karty. Został mi przekazany protokół Komisji Skrutacyjnej 3. Kongresu Organizacji Pozarządowych. Pozwolę sobie go odczytać. Odczytam 10 imion i nazwisk osób, które uzyskały poparcie gwarantujące reprezentacją w Radzie Działalności Pożytku Publicznego. 9 września 2016 roku o godzinie 16 odbyły się wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. Oddano 56 kart. Ważne 56 kart, nieważnych nie było. I przeczytam te 10 nazwisk, także alfabetycznie. I jeśli są z nami, myślę, że większość jest, zapraszam na scenę. Pan Bartłomiej Baławan. Pan Bartosz Czajka. Pan Dariusz Figura. Pan Marcin Garbowski. Pan Krzysztof Kowalik. Pani Joanna Kukier. Pani Marta Kurowska. Pan Mateusz Małyska. Pani Jolanta Prochowicz. I pan Filip Trubalski. Ja mam taką propozycję, aby nowa Rada tak stanęła już przed nami, przed tym rzędem, w pierwszym rzędzie, żebyście Państwo stanęli, żebyśmy pomogli już całą okazałości Radę zobaczyć, poznać. Do zdjęcia, Panie Prezydencie, też zapraszamy z nową Radą do zdjęcia. No z częścią, tak, bo tutaj nie są wszyscy. Mateusz Urbański jest z nami, tak. No chcielibyśmy. Nie wiem, jak to zrobić. Proszę może, żeby Rada podeszła i z Panem Prezydentem do Mateusza.
skoro Mateusz nie może tutaj wyjechać z nami i tam zrobimy wspólne zdjęcie. Może tak być? Zapraszamy. Proszę Państwa, obiekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością, tylko że tutaj trzeba dłuższą drogę zrobić, żeby wejść w tej chwili na scenę, nie chcielibyśmy przedłużać, więc Mateusz, wybacz bardzo nam i pozwolisz, że w ten sposób powitasz się z częścią przynajmniej nowego składu, trochę starego, trochę nowego. No i jeszcze chwila dla fotoreporterów. Państwu bardzo serdecznie dziękuję na scenie. Dziękujemy, jeszcze raz gratulujemy. Jeszcze jedna rzecz na koniec, która nie wybrzmiała z tej sceny. Myślę, że bardzo ważna dla osób nagrodzonych, dla organizacji nagrodzonych, nagrody prezydenta miasta Lublin Krzysztofa Żuka oraz wyróżnienia dla organizacji pozarządowych mają także charakter finansowy, o czym informowaliśmy. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do wręczenia nagród przyznawanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Nagrodę w konkursie Nagród Trzeciego Sektora. I teraz tak, samorząd wspierający Trzeci Sektor. Wręczy pani Bożena Lisowska, przewodnicząca Rady, i pan Adam Wasilewski. Zapraszam. Jak Państwo widzą, nagrodę w kategorii samorząd wspierający Trzeci Sektor otrzymuje gmina Adamów. Zapraszamy przedstawiciela. Tak się zastanawiałem, co do Państwa powiedzieć. Po pierwsze to powiem do kapituły, że dziękuję bardzo i mam nadzieję, że nie jest to wyróżnienie w kategorii alfabetycznej, czyli że nie tylko gminy na literkę A będą wyróżniane, ale życzę również, żeby gminy na literkę Z na przykład były wyróżnione. Po drugie, muszę Państwu powiedzieć, że bardzo rzadko otrzymuję wszelkiego rodzaju wyróżnienia, więc powiem tak, tej nagrody będę bronił jak do końca. I po trzecie, jesteśmy w bardzo specyficznym miejscu, w centrum spotkania kultur, a ja bym życzył Państwu i sobie, żeby kultura była jedna. Tych kultura organizacji pozarządowych, kultura samorządu, kultura również Państwa i Państwa. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Proszę zostać na scenie, tak, będzie wspólne zdjęcie. Nagrodę w konkursie Nagród Trzeciego Sektora przyznawanym przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w kategorii Przedstawiciel Biznesu wspierający Trzeci Sektor wręczy przewodnicząca pani Bożena Lisowska oraz pani Małgorzata Sokół, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. A nagrodę w kategorii Przedstawiciel Biznesu wspierający Trzeci Sektor otrzymuje spółka Konsultor, której prezesem jest pan Grzegorz Jaroszek. Zapraszamy.
serdecznie dziękuję, natomiast ja traktuję tą nagrodę jako nagrodę dla wszystkich, z którymi czasami udaje nam się coś zrobić dobrego, pożytecznego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Proszę Państwa, kategoria osobowość trzeciego sektora również wręczy Pani Bożena Lisowska i Pani Marzena Pieńkosz-Sapiecha. A nagrodę w kategorii osobowość trzeciego sektora otrzymuje, jakże bliska memu sercu, Pani Maria Król, prezes Stowarzyszenia Krok za Krokiem w Zamościu. Niestety Pani Marii nie ma z nami, ale w jej imieniu nagrodę odbierze Pani Kinga Paul. Zapraszamy Pani Kingo. Jest dla nas wzorem do naśladowania i osobą godną na to wyróżnienie. Bardzo dziękujemy za przybycie i proszę przekazać Pani. Dziękuję serdecznie. Na wstępie witam Państwa bardzo serdecznie. Przepraszam w imieniu Pani Marii Król, która nie mogłaby dzisiaj tutaj razem z Państwem ze względu na zaplanowane wcześniej sprawy zawodowe. Niemniej jednak w imieniu Pani Marii Król bardzo serdecznie dziękuję za tę nagrodę. Jest ona wyjątkowa, jest wspaniałym docenieniem pracy pełnej poświęceń, ponad 25-letniej Pani Marii Król na rzecz osób z niepełnosprawnością. Ta nagroda to również wspaniałe wyróżnienie dla naszego stowarzyszenia, Stowarzyszenia Krok za Krokiem w Zamościu, dla zarządu, pracowników, współpracowników, którzy mając w osobie docenionej przez Państwa Marii Król wspaniałego mentora i przewodnika wszystkich działań, mają coraz to większą motywację do pracy. Wyjątkowa nagroda, wyjątkowy wieczór. Jeszcze raz w imieniu Pani Marii Król bardzo serdecznie dziękuję. I ostatnia kategoria, kategoria organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo lubelskie. Nagrodę wręczy przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz pan marszałek Krzysztof Grabczuk. Zapraszam, panie marszałku. A nagrodę w kategorii organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo lubelskie otrzymuje Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Proszę Państwa, zanim laureat wyjdzie na scenę, chcę mieć dwa zdania. Wiem, że macie Państwo różnego rodzaju obawy, czy w związku z recentralizacją kraju, państwa, czy będziemy Państwa wspierać. Chcę powiedzieć w imieniu mojego samorządu, w imieniu obecnych tutaj radnych, ale wydaje mi się, że również w imieniu pana prezydenta Krzysztofa Żuka. Nie martwcie się Państwo, co by się nie działo, znajdziemy środki w naszych budżetach, by Państwa wspierać, ponieważ Państwo jesteście bardzo potrzebni miastu, województwu lubelskiemu. Państwo jesteście potrzebni Polsce. Będziemy o Państwu pamiętać, będziemy Państwa zawsze wspierać. I dziękuję za wszystko, co robicie. Dzisiaj miałem okazję już więcej mówić o Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych przy okazji otwierania dzisiejszej uroczystości. Także tylko jeszcze raz podziękuję Kapitule za docenienie to, co Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych robi od 20 lat na rzecz Lubelszczyzny, na rzecz promocji Lubelszczyzny wśród innych organizacji. Także słychać w Polsce, że na Lubelszczyźnie też działają organizacje. Także jeszcze raz dziękuję. Pani Przewodnicząca, proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, to pierwsza edycja konkursu ogłoszonego przez Radę Działalności Pożytku Województwa Lubelskiego i mam nadzieję, że będzie kontynuowana. Za chwilę także wybory do Rady Pożytku na poziomie województwa, dlatego zachęcam organizacje, aby również aplikowały i wyznaczały swoich członków do Rady Wojewódzkiej.
Niestety Rada Działalności Pożytku Publicznego nie dysponuje budżetem, w związku z tym nie byliśmy w stanie wygospodarować nagród pieniężnych, ale dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu i wsparciu pana marszałka Sławomira Sosnowskiego oraz pana marszałka Grabczuka mogliśmy ufundować piękne statuetki. Gratuluję wszystkim wyróżnionym. Jestem dumna, że mogłam państwu te statuetki przekazać na dowód państwa zasług dla całego województwa, dlatego że mieliśmy zgłoszone wiele kandydatur z całego województwa. Jeszcze raz podkreślam, że jako Rada Pożytku wskazaliśmy nie tylko ambasadorów trzeciego sektora oraz osobowości, ale nagrodziliśmy otoczenie, które ma wpływ na rozwój trzeciego sektora. Pierwszy raz w historii nagrodziliśmy biznes. Brawo dla tej kategorii, ponieważ biznes powinien wspierać organizacje pozarządowe. Bardzo proszę jeszcze raz o brawa dla biznesu i dla samorządu. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie. Dobrze. Dziękujemy i gratulujemy. Duże brawa jeszcze raz. Proszę państwa, my do kolejnej szybciutko kategorii przechodzimy. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Radio Lublin. Są to nagrody w konkursie na najlepsze kampanie społeczne. 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego w województwie lubelskim, wyemitowane przez Polskie Radio Lublin. Od stycznia 2016 do 30 kwietnia 2016 roku, a konkurs ten został zorganizowany w ramach projektu pod tytułem Lubelskie Organizacje Pożytku Publicznego na start, wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych, dofinansowanego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Bardzo proszę panią Ewę Gados, Polskie Radio Lublin, o wręczanie nagród i chyba zaczniemy od trzeciej nagrody i pana Wojciecha Deca. Gdzie ten Wojtek uciekł? A jest tutaj, dobrze. Trzecia nagroda. Dla Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie. Za najlepszą kampanię społeczną 1% nagrodę odbierze Leszek Siwiec, prezes Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie. Duże brawa, gratulacje. Serdecznie gratulujemy. Z tej strony jeszcze nagroda rzeczowa. Wręczam w imieniu Forum Lubelskiej Organizacji Pożytkowej. Serdecznie dziękuję w imieniu zarządu, całej społeczności SOWR-u. To dla nas wielkie wyróżnienie i myślę, że duża dawka energii na dalsze działania. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Z nami tutaj na środku będzie zdjęcie później wszystkich. Druga nagroda dla Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, tacy sami za najlepszą kampanię społeczną. Nagrodę odbierze Dorota Dudkiewicz, prezes Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, tacy sami. Gratuluję, Dorota. Dla mnie wielki honor przekazać tę nagrodę, tę statuetkę w ręce pani prezes Fundacji Osób Niepełnosprawnych, tacy same.
Tacy sami od lat, niezmiennie. Tacy sami. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Jest to, ta nagroda jest dla mnie wielkim zaszczytem i zobowiązaniem. Muszę powiedzieć, że chciałam skorzystać z tej okazji i z tej okoliczności i chciałam podziękować wszystkim Państwu, którzy już od 25 lat współpracują z moją organizacją i służą nam i pomocą, i radą. I naprawdę chciałam Wam wszystkim bardzo podziękować za tyle życzliwości, które nam po prostu obdarzacie. I żeby mnie należy. No pewnie, co najmniej 25 lat jeszcze. Widzę, że to jest program, będzie on służył dzieciom w naszej placówce specjalistycznej w gabinecie logopedycznym. Także dziękujemy bardzo. To najważniejsze. Dziękuję i do zdjęcia. Tutaj zapraszamy. I proszę Państwa, pierwsza nagroda dla Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Okręgowy w Lublinie za najlepszą kampanię społeczną. Nagrodę odbierze pani Barbara Nazarkiewicz. Jest trochę chyba za ciemno, jak może umówmy się, że jak będą osoby wchodziły, to poprosimy światła trochę na schody. Tylko się obawiałam, że jak Ewa wejdzie, może być długo, może się przedłużyć. Niemniej jednak serdeczne dzięki wszystkim, którzy docenili Polski Czerwony Krzyż. A chcę zapewnić pana prezydenta Lublina, pana marszałka województwa lubelskiego, że Polski Czerwony Krzyż nadal będzie robił wszystko, żeby pomagać tym, którzy potrzebują pomocy. Na pewno nasz wynik będzie świetny, jeżeli tak jak dotychczas pomogą nam lubelskie media. Dzięki serdecznie. Ja pozwolę sobie tylko słowo. Lubelskie media, a tu mogę z ręką na sercu w imieniu Polskiego Radia Lublin zawsze z otwartym sercem i ze świadomością odpowiedzialności za misję. Wszak to najważniejsze, by być blisko Państwa i by służyć pomocą. Dziękujemy. Ja tylko może zdradzę, kto głosował. To nie była kapituła, tylko po prostu było głosowanie w formie elektronicznej. Te spoty reklamowe, które promowały 1% dla organizacji OPP, zgłaszali mieszkańcy Lublina, Lubelszczyzny. Także to jest jakby, mieszkańcy wybrali te osoby nagrodzone, także nie jakaś kapituła, która właśnie jakby, tylko po prostu to jest oddolna inicjatywa. Vox Populi, proszę Państwa, ona mówiła za radio, ale za telewizję mówić nie mogła. Proszę Państwa, nagrody teraz jeszcze, proszę bardzo, chwila dla fotoreporterów. Dziękujemy bardzo serdecznie, gratulacje. Panią Ewę Dados poproszę o pozostanie, oczywiście. I teraz nagrody przyznawane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Nagrody wręczy Wojciech Des, prezes zarządu, a nagrody zostały przyznane w następujących kategoriach. Złoty parasol NGO dla Krzysztofa Balona w kategorii Przyjaciel Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Nagrodę odbierze Krzysztof Balon,
współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli. Gratulacje, duże brawa. W uzasadnieniu czytamy. Za nieoceniony wkład w tworzenie i rozwój pomostu współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi z Polski i Niemiec. Za niezwykły przykład osobistego zaangażowania i wielki profesjonalizm w prowadzeniu działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Dziękuję bardzo. Ja nie wiem, czy jestem bardziej, jestem zaskoczony i zaszczycony, ledwo zdążyłem ubrać marynarkę i muszę jeszcze poprawić chyba krawat. Nie wiem, czy jestem bardziej zaszczycony, czy bardziej zaskoczony. Ale chciałbym opowiedzieć Państwu pewną anegdotę, żeby... oczywiście jestem bardzo wdzięczny Flopowi, dziękuję za to wyróżnienie. Słyszałem od pana prezesa Deca, że szczególnie zasłużone osoby w Lublinie otrzymują bezpłatne bilety na komunikację miejską. Nie wiem, czy to prawda jest. Ja chciałem powiedzieć, że ja już tą nagrodę wykorzystałem, ponieważ 2 miesiące temu przejechałem jeden przystanek na KP trolejbusem. Przepraszam bardzo. Dziękuję. Do Warszawy, proszę pozostać na scenie, dobrze? Złoty parasol NGO dla Ewy Mateuszuk w kategorii Przyjaciel Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. To jest Polskie Radio Lubin, Ewy nie ma z nami, jest w jej imieniu Ewa Dados odbierze. W uzasadnieniu czytamy, za niezwykłą umiejętność współpracy i dzielenia się doświadczeniem, pasją, ogromne wyczucie oraz profesjonalizm w realizacji wspólnych działań na rzecz Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Ja tylko słowo pozwolę Państwu w imieniu Ewy, która gdyby wiedziała, że ten moment będzie tak wyjątkowy właśnie dziś, z pewnością nie pojechałaby do Wód. Ale ponieważ niestety nie może być razem z Państwem, ja mam ten honor, by odebrać dla niej tę wspaniałą nagrodę. Dziękuję w imieniu Ewy Mateuszuk. Złoty parasol dla Fundacji Wolności za szczególny wkład w rozwój Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Nagrodę odbierze Krzysztof Jakubowski, prezes Fundacji Wolności, a w uzasadnieniu czytamy. Za aktywne zaangażowanie w realizację działań, przychylność i profesjonalizm, których efektem jest lepsza jakość funkcjonowania Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Że będzie nas dopingować do tego, żeby jeszcze bardziej starać się o to, aby wyznaczać standardy do organizacji pozarządowych i żeby wkładać jeszcze więcej pracy w rozwój Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Dziękujemy. Złoty parasol NGO dla Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza w kategorii za całokształt zaangażowania w rozwój Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Nagrodę odbierze pani Ewa Noga, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza. Jeżeli nie ma pani Ewa, są przedstawiciele Klanzy? Nie ma? To oczywiście pan prezes przekaże, a w uzasadnieniu czytamy. Od samego początku jako członek założyciel organizacja aktywnie uczestniczyła we wszystkich działaniach prowadzonych na rzecz rozwoju Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz wzmacniania procesu federalizacji organizacji pozarządowych na Lubelszczyźnie. Duże brawa zaocznie. Zapraszam na środek, proszę Państwa, ponieważ właściwie tak, to już jest zdjęcie.
Szanowni Państwo, i na tym kończymy tę uroczystą galę Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych i trzeciego Kongresu Organizacji Pozarządowych. Dziękuję w imieniu organizatorów, dziękuję Państwu, życzę powodzenia, no siły do pracy wszystkim i spotykamy się na takiej gali, myślę, że za rok. To by było bardzo miłe w takim doborowym towarzystwie i może jeszcze większym, a teraz zapraszam Państwa wszystkich na powiedzieć bankiet czy poczęstunek. Zapraszam na spotkanie po prostu przy kawie.